Rozdział 6. Baskerville Hall. Z książki Tajemnica Baskervillów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Witold Tatkiewicz. Sir Arthur Conan Doyle. Tajemnica Baskervillów. Tłumaczenie Eugenia Żmijewska. Rozdział 6. Baskerville Hall. Sir Henryk Baskerville i dr Mortimer byli gotowi do drogi i w dniu oznaczonym wyruszyliśmy do Devonshire. Sherlock Holmes odwiózł mnie na dworzec i udzielił ostatnich rad i wskazówek. Nie będę bałamucił twego własnego sądu, poddając ci moje podejrzenia, mówił. Pragnę tylko, abyś mi doniósł o faktach z największymi szczegółami. Pozostaw mi wysnuwanie z nich wniosków. O jakich faktach chcesz wiedzieć? Spytałem. Chcę wiedzieć o wszystkim, co się zdarzy, choćby to na pozór nie miało żadnego związku z naszą sprawą. Pragnę zwłaszcza poznać stosunki młodego Baskervilla z sąsiedztwem oraz wszelkie szczegóły odnośnie do śmierci sir Karola. Jedno wydaje mi się pewnym, a mianowicie, że pan Jerzy Desmond, najbliższy spadkobierca, jest człowiekiem bezinteresownym i że nie on był sprawcą morderstwa. Możemy go zupełnie pominąć. Szukajmy wśród najbliższego otoczenia sir Henryka. Czy nie należałoby przede wszystkim pozbyć się małżonków Barrymore? Byłoby to wielką nieostrożnością. Jeżeli są niewinni, stałaby się im krzywda. Jeśli są winni, ułatwiłoby im to zatarcie śladów. Nie, trzeba ich zatrzymać, ale nie spuszczać z nich oka. Jest tam jeszcze Groom. Jest dwóch dzierżawców w pobliżu łąki. Jest doktor Mortimer, ale ten wydaje mi się zupełnie uczciwym. Jest jego żona, o której nic nie wiemy. Dalej jest pan Franklin z Lafter Hall i jeszcze paru sąsiadów. Tym wszystkim sąsiadom musisz przyglądać się bacznie, aby poznać dokładnie ich charakter, ich cele, upodobania i tak dalej. Uczynię to tylko w mojej mocy. Wszak masz broń przy sobie? Tak, na wszelki przypadek wziąłem rewolwer. Niech cię nie opuszcza we dnie i w nocy, bądź w zbrojnym pogotowiu. Nasi przyjaciele znaleźli już przedział pierwszej klasy i czekali na platformie. Nie mamy żadnych wieści, odparł dr Mortimer w odpowiedzi na pytanie Holmesa. Jednego tylko jestem pewien, a to, że nas już nie śledzono przez te dwa dni ostatnie. Wychodziliśmy zawsze pod opieką tajnego policjanta, który nic podejrzanego nie dostrzegł. Mam nadzieję, że trzymaliście się panowie razem. Prawie ciągle. Wczoraj wyjątkowo spędziłem całe popołudnie u sir Henryka w Muzeum Chirurgicznym, odparł dr Mortimer. Było to wielką nieostrożnością, rzekł Holmes z zadumą. Proszę cię, sir Henryku, nie wychodź nigdy sam, bo może cię spotkać wielkie nieszczęście. Czy znalazł się drugi but? Przepadł z Kretesem. Do widzenia, mówił Holmes, gdy pociąg ruszył. A pamiętaj, sir Henryku, jedno zdanie z owej legendy. Po zachodzie słońca unikaj łąki i przeległego trzęsawiska. Podróż była przyjemna. Czas zeszedł mi na zawiązywaniu bliższej znajomości z moimi towarzyszami i na bawieniu się z pieskiem doktora Mortimera. Po paru godzinach zazieleniły pola, a przez okno wagonu widać było pasące trzody. Młody Baskerville przyglądał się krajobrazowi z widoczną przyjemnością, zwłaszcza gdyśmy wyjechali w jego rodzinne Devonshire. Od chwili, gdy mnie opuścił, objechałem świat dookoła, mówił, a nie widziałem nigdzie nic podobnego. Wszyscy obywatele Devonshire dzielą pańskie zdanie, wtrąciłem. Żadna okolica nie wzbudza tak wielkiego przywiązania w swoich mieszkańcach jak ta właśnie. To zależy od rasy, tłumaczył dr Mortimer. Dość spojrzeć na okrągłą czaszkę sir Henryka, aby poznać, że jest celteckiego pochodzenia, a Celtowie mają wrodzony zapał i zdolności przywiązywania się do ludzi i kraju. Głowa biednego sir Karola była na wpół galijska, na wpół celtycka. Wszak pan, sir Henryku, opuściłeś Baskerville Hall w bardzo młodym wieku. Miałem zaledwie lat 10, gdy mój ojciec umarł. Zresztą nie znam pałacu. Mieszkaliśmy w ustronnym dworku na południowym wybrzeżu. Stamtąd pojechałem wprost do Ameryki. Cały ten kraj jest dla mnie tak obcym i nowym, jak dla doktora Watson. A chciałbym już jak najprędzej zobaczyć łąkę i przyległe trzęsawisko. Pańskie życzenie już się spełniło. Doktor Mortimer wskazywał nam przez szybę rozległą, pustą przestrzeń. Był to widok smutny, ponury. Baskerville przyglądał mu się ze wzruszeniem, jak po bojowisku, na którym rozegrały się tragiczne losy jego rodziny. W jego brwiach ściągniętych, zarysie ust, znać było niezłomną wolę i energię. Pociąg zatrzymał się przy małej stacyjce. Wysiedliśmy z wagonu. Po drugiej stronie dworca czekał nas Amerykan zaprzężony w dwa rosłe konie.
Nasz przyjazd był widocznie wypadkiem dnia, gdyż obstąpili nas tragarze, a naczelnik stacji ze swoim sztabem przyglądał się nam ciekawie. Zastanowił mnie widok dwóch rosłych chłopów w mundurach żołnierskich. Stali oparci na karabinach i nie spuszczali z nas oka. Stangret o twarzy surowej powitał sir Henryka ukłonem. Zajęliśmy miejsca w wehikule. Konie pomknęły szybko. Mieliśmy schludne fermy otoczone ogródkami, ale w oddali szarzały wciąż oparzeliska. Amerykan wjechał na boczną drogę. Mknęliśmy wśród mągrzyznych i pól uprawnych. Przy każdym zakręcie ujawniającym nowe horyzonty Baskerville wydawał ciche okrzyki zachwytu. Minęliśmy lasek dębowy, zeschłe liście uścielały drogę nowemu dziedzicowi. Można to było poczytywać za złą wróżbę. — Hola, cóż to znaczy? — zawołał doktor Mortimer, gdyśmy wjechali na pole. Jak wryty w ziemię stał żołnierz na koniu z bagnetem przez ramię. — Co to znaczy, Perkins? — spytał znowu doktor Mortimer. Stangret odwrócił się ku nam i rzekł. — 3 dni temu jakiś więzień uciekł z więzienia w Princetown. Wszystkie drogi kołowe i wszystkie dworce w pobliżu strzeżone są przez wojsko. Nie podoba się to naszym fermerom. — Powinni być radzi. Policja płaci dobrze za wiadomości o zbiegach. Można zarobić kilka funtów. Ale można też stracić głowę, bo taki nie daruje jej gardło poderżnie każdemu, kto policję na jego trop wsadzi. Cóż to za jeden? Nazywa się Seldon. Wpakowano go do więzienia za morderstwo w Notting Hill. Pamiętam dobrze tę sprawę, bo Holmes interesował się nią z powodu niezwykłego okrucieństwa mordercy. Złagodzono mu karę śmierci na dożywocie więzienne. Został uznany niepoczytalnym. Sędziowie nie mogli uwierzyć, aby dopuścił się tak potwornej zbrodni, będąc przy zdrowych zmysłach. Nasz Amerykan toczył się teraz brzegiem trzęsawiska, najeżonego wysokimi kamieniami. Widok był groźny. Nawet sir Henryk przestał się zachwycać krajobrazem. Żyzna okolica pozostała za nami. Mieliśmy przed sobą ziemię szarą, jałową. Z rzadka ukazywała się ludzka siedziba opasana murem z kamieniami. Wreszcie wjechaliśmy w jar głęboki. Roztoczyła się znowu zieleń drzew, a w oddali ukazywały się dwie strzeliste wieże. Stangret wskazał biczem. To Baskerville Hall, oznajmił. Pan tej rezydencji z roziskrzonymi oczyma przyglądał się swojej siedzibie. W parę minut potem wjeżdżaliśmy już w pałacową bramę, staroświecką, sklepioną. Po chwili ukazał nam się gmach przebudowany za południowoafrykańskie złoto sir Karola. Turkot kół zamierał na zwiędłych liściach. Stare drzewa tworzyły tunel nad naszymi głowami. Baskerville drgnął, widząc tę aleję. Czy to było tutaj? Spytał półgłosem. Nie, aleja wiązów jest po drugiej stronie, objaśnił go doktor Mortimer. Nie dziw, że Stry miewał złe przeczucia. Ten liściasty tunel może najodważniejszego człowieka przejąć strachem. Oświecę go lampami elektrycznymi. Za pół roku ten dziedziniec będzie nie do poznania. Minęliśmy ciemną aleję i szerokim, wzniesionym podjazdem zajechaliśmy przed pałac. Środkowy korpus ozdobiony był wspaniałym portykiem. Po bokach wznosiły się wieże średniowieczne, zębate, ze strzelnicami. Witaj nam, sir Henryku. Witaj w domu swych przodków, w Baskerville Hall. Z tymi słowami pod portyk wyszedł mężczyzna wysoki, blady i otworzył drzwiczki Amerykana. Poza nim stała kobieta. Pomagała mu wyjmować kuferki. Pozwoli pan, że nie zsiadając odjadę do domu, rzekł doktor Mortimer. Czeka na mnie żona. Jak to? Nie chce pan zostać na obiad? Chętnie bym został i oprowadził pana po tej rezydencji, ale Barrymore spełni to lepiej ode mnie. Muszę wracać. Do widzenia. A proszę pamiętać, że jestem na pańskie usługi o każdej porze dnia i nocy. Amerykan potoczył się znowu ciemną aleją. Sir Henryk przestąpił próg. Ja za nim. Znaleźliśmy się w ogromnej, sklepionej sieni, z wiązaniami z belek dębowych. W staroświeckim kominku płonął ogień. Obaj wyciągnęliśmy ręce zziębnięte, a rozgrzawszy się wodziliśmy oczyma po ścianach zawieszonych zbrojami, strzelbami i myśliwskimi trofeami. Tak sobie właśnie wyobrażałem tę siedzibę, mówił sir Henryk. Typowa rezydencja angielskiego szlachcica. Gdy pomyślę, że moi przodkowie żyli tu przez 5 wieków, ogarnia mnie dziwne wzruszenie. Barrymore, zaniósłszy kuferki do naszych pokojów, wrócił i stał przy drzwiach, jako wytrawny służbista, nie chcąc przerywać naszej rozmowy. Był to mężczyzna lat średnich, niezwykłej urody, o twarzy bladej, z dużą czarną brodą i regularnymi rysami. — Czy jaśnie pan każe podać obiad? — zapytał. — Już gotów? — Gotów. Jaśnie pan znajdzie wodę ciepłą w swojej ubieralni. Moja żona i ja będziemy starali się dogadać jaśnie panu, dopóki nie znajdzie nowej służby. — Więc chcecie mnie opuścić? Warunki zmieniły się.
My dwoje wystarczaliśmy sir Karolowi, ale jaśnie pan zechce zapewne żyć dworniej, przyjmować gości i będzie potrzebował więcej służby. Więc chcecie mnie opuścić, powtórzył sir Henryk. Wszak twoja rodzina służyła mojej przez kilka pokoleń. Przykro by mi było rozpoczynać nowe życie od zrywania tak dawnego stosunku. Zdało mi się, że dostrzegam wzruszenie na chłodnej twarzy kamerdynera. I nam będzie przykro, odparł. Ale byliśmy oboje bardzo przywiązani do sir Karola. Jego śmierć wstrząsnęła nas do głębi. Ten dom budzi w nas tak smutne wspomnienia, że wolelibyśmy go opuścić. Cóż zamierzacie uczynić? Chcielibyśmy rozpocząć jakiś interes. Hojność sir Karola dostarczyła nam środków po temu. Może jaśnie pan zechce obejrzeć swoją rezydencję? Nad sienią była oszklona galeria. Prowadziły do niej podwójne schody. Z tej galerii wychodziły dwa korytarze wiodące do pokojów sypialnych. Mój przylegał do sypialni sir Henryka. Ta część domu była widocznie przybudowana. Pokoje jasne, urządzone nowocześnie, zaopatrzone we wszystkie wygody. Za chwilę zeszliśmy do jadalni. Była to komnata wysoka, staroświecka, przedzielona na dwie części. W jednej, do której wchodziło się po trzech schodkach, za dawnych czasów jadali suzerenowie, zaś w niższej – wasale. Sklepione sufity nadawały jeszcze powagi tej komnacie, która przy świetle pochodni, wśród gwaru uczty, bywała nieraz jasną i wesołą, ale teraz, w blasku lampy przyświecającej dwom dżentelmenom we frakach, wydawała się anachronizmem. Wszystkie cztery ściany były ozdobione wizerunkami przodków, poczynając od rycerzy z czasów Elżbiety, a kończąc na przedostatnim właścicielu Baskerville Hall. Mówiliśmy mało i przyznam, że byłem rad, gdy obiad skończył się i mogliśmy wyjść do bilardowego pokoju na cygaro. Niezbyt wesoła rezydencja, rzekł sir Henryk. Przypuszczam, że można się do niej przyzwyczaić, ale na razie czuję się nieswój. Nic dziwnego, że mój stryj stał się dziwakiem. Połóżmy się wcześniej. Może jutro, przy blasku słonecznym, te komnaty przedstawią nam się weselej. Przed udaniem się na spoczynek podniosłem roletę i wyjrzałem przez okno. Widok był na trawnik przed portykiem. Po środku stały dwa dęby miotane wiatrem. Księżyc w ostatniej kwadrze przyświecał blado przez chmury. Z dala widniały nagie skały, a poza nimi trzęsawisko. Spuściłem roletę, nie chcąc patrzeć dłużej na ten ponury krajobraz. Byłem zmęczony, a jednak usnąć nie mogłem. Obracałem się z boku na bok. Na dole zegar wybijał kwadranse, a poza tym panowała cisza grobowa. Nagle przerwał ją płacz niewieści. Usiadłem na łóżku i począłem nasłuchiwać. Przez pół godziny czekałem w natężeniu, ale oprócz płaczu nie usłyszałem nic zgoła. Koniec rozdziału 6. Baskerville Hall. Czytał Witold Tatkiewicz.